Jadę sobie do panoła Rubura do więzienia. Bo przecież go porwali te Niemcy z policji. I się przebrałem za jakiegoś z wojny secesyjnej tego ochroniarza. Jadę po niego jakimś autobusiarzem. Sarango, tam gdzieś miał być przy bramie, ale nie wiem. Miał powiedzieć, że kup z kościela, czy coś takiego. Halo, Mieciu! Proszę otworzyć. A nie chcę otworzyć, dobra. Nikt nie widzi, ciemno jest. Bok, dobry batonik. O, siedzi już, widzę. Szybko! Szybko, zanim strażnik Heniu się ogarnie. Szybko! Heniu dostał. Dostał tam, wie pan, chrupka, dwa czy tam trzy. I poszedł dziś w krzaczory opędzlować. A rozumiem. Dobrze on zrobił. Dobra już, jedziemy. No jedziemy. Nie wytrzymałem. No i co pan wie tam, Robin? Pan nie zgadnie. Kogo spotkałem? Kogo? O nie. Dalekiego brata. Marka Zomiarza. Ojej. Skąd? A jak tu brata? To pan osalał? Ham grubasa. Ham grubas prostak biały, a pan jest cekolada. Jak to był tutaj? Ja nie wierzę tutaj, że to brat. Wie pan co było ja tutaj robiłem w więzienia? Tak, słucham ja. Mylę miasę wory i tutaj ten puściłem jabłonka i jakiś stary dziad przede mną stał ci porunkiel z wrażenia, że puściłem jabłonka, upadło mu mydło. Się schyla po to mydło, a ja takie, o kurczy. I co pan widelec podniósł? Widelcem? Nie. On podnosił mydło, a ja pomyślałem, a mi się zesrał. Się zestrałem, on zamiast mydła podniósł moje gówno i zaczął się wcierać w dupę. Ojej. A ja to... sobie myślę, o pani. Ojej. Dzień jak coś. A gdzie my jedziemy tak w ogóle? Jedziemy na zlomowisko mojego kolegi Marek Gruchac. A tego, o. Co se kiedyś usiadł na dyskę, pamiętam. Tak. O, tu tak, zaparkujemy. O, zaparkowałem. Uje! Ała! No to jest upadł. Dobra, ja żyję se. Bo widzę pan, jak se przebrałem odpowiednio. Dobrze ja zrobiłem. Pan skolowałem motora, to mi... Jakiś Darius Moncypięta mi skołował motor. I muszę jechać teraz. Dobra. Ja pana odwiozę w legendarne miejsce. No, tak pana powiem tutaj oto teraz. Tam mieszka Guten Glas. W jednym na raz. Tak. Dobrze pan myślał. Ojej. Zapomniałem, że przez szopa most trzeba przyjechać. O, ja lubię szopa most. Ojej. Kiedyś się schlałem z panem, pamiętasz pan? No pamiętam, co się tu taplaliśmy w Bajorze. Wimper zaladę, ten pan był dobry, pamiętam, tutaj dobrze było. No ja pamiętam tutaj też. Artefakta co? Artefakta wyrzucili oni tutaj, pamiętasz pan? No tak, ja pamiętam tutaj. No, wyrzucili biedny samochód. Ale oni go naprawili, tacy mechanik. Dobrze oni zrobili. Dobrze on zrobił. O, to tutaj chyba nawet było, no. Mm, a już tak pana w nocy na sranie wypuścili, to ja jestem pod wrażeniem. No wie pan, powiedziałem tak. Panie, wypuścił pan na sranie, albo pana ugryzę w nocy, kiedy i pan będziesz miał ugryzienie. A ja on powiedział, o, ja się boję, pan ma kcieklizna. No i nie wypuścił, nie wysłać. A rozumiem. O, widzę tam chalupa. No. A, już widać. Tak. O Jezus! Tam takie potwory mieszkały, czy nie? Tak, tutaj mieszkają potwory. Dobra. O, mas pan. Ojej! Ojej! Umarł!